To dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach! I nie tylko! Dzień dobry, dzisiaj opowiem o książce Owady od A do Z, wydawnictwo Kropka. Ta książka opowiada o owadach z całego świata. Mało jest takich nazw polskich, ponieważ niektóre są łacińskie, nawet większość. Są tutaj bardzo ciekawe owady, o których ja dopiero się pierwszy raz dowiedziałem. Cześć, słuchaj, a wydaje mi się, że encyklopedia owadów, no czegoś tego takiego to jeszcze chyba dla dzieciaków nie było. No nie, nie było. Jakie poznałeś z tej książki, z tego atlasu, można powiedzieć, różnorodności, jakie poznałeś owady? Modliszko jest torczykową, komara niebieskiego, co mnie bardzo zaskoczyło, że takie coś jest, istnieje. Ten komar niebieski różni się od zwykłego komara, że jest troszkę groźniejszy, no i bardziej przyciąga uwagę ofiar. W ogóle wygląda dosyć dziwacznie. No i przynosi o wiele więcej chorób niż te zwykłe nam znane z Polski. Tak. Tutaj tutaj owadów z Polski nie ma, no bo to autorem nie jest Polak i jakby polskich owadów tutaj nie ma. Znaczy nie, są na przykład pchły, nie? Są wszędzie, ale większość mimo wszystko są to owady spoza granic naszego kraju i są dosyć ciekawe. Też bardzo, bardzo chciałbym zwrócić uwagę na to, że obok bardzo ładnych rysunków ilustratora są opisy, obok nich są opisy danego owada. Tak, krótki opis, czym się charakteryzuje, jak wygląda, gdzie zamieszkuje. Tak. Bardzo polecam książkę dla ciekawych świata, którzy chcą jeszcze troszkę którzy chcą dowiedzieć się o robakach dużych, małych, dziwnych, mniej dziwnych, mniej znanych, bardziej znanych. I bardzo mi się ta książka podobała. Polecam dla każdego, małego i dużego. A powiedz mi jeszcze, taka robal, który najbardziej cię zdziwił, zafascynował, no nie wiem jak to nazwać. Największą moją uwagę w książce zwrócił, tutaj to trudna nazwa, Pryganistria chinensis zao. Cóż to jest za dziwadło? To jest straszyk, taki patyczak. Dlaczego on jest taki niezwykły? No bo ma prawie metr długości z czułkami, a bez czułków ma ćwierć. Niesamowite, że taki robal, jakby mama takiego robaka metrowego zobaczyła, to chyba by się w szafie schowała. On występuje tylko w jednym regionie chińskim i dlatego na końcu jest Zhao, no bo Zhao Li go odkrył, badacz taki. Odkrył. A widzisz. Dopiero. A widzisz, czyli różne takie ciekawostki, smaczki, niuanse dla wszystkich zafascynowanych robalami. Tak, robalami i tylko nimi. Ta książka jest nim poświęcona, bo mało się na nie zwraca uwagę. Bardzo pożytecznych stworzeń, żeby nie było. Tak. Dziękuję ci bardzo. Proszę, pa.